Dzień dobry państwu. Moje nazwisko Mateusz Maślanka. Miło mi jest państwa zaprosić na film szkoleniowy dotyczący analizy skutków spiętrzenia wody w wyniku budowy zapory wodnej. Szkolenia z wykorzystania produktów Lidar realizowane są w ramach projektu Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami ISOK. Projekt Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szkolenia powstały na zlecenie głównego urzędu geodezji i kartografii. Firma Proga Consulting jest liderem konsorcjum przeprowadzające niniejsze szkolenia. Treści zaprezentowane w niniejszym filmie są odzwierciedleniem informacji przedstawionych uczestnikom podczas szkoleń. W związku z tym, Prezentowane ćwiczenie oparte jest na danych wykorzystywanych podczas szkoleń stacjonarnych. Korzystając z funkcji generowania numerycznego modelu terenu z wykorzystaniem linii nieciągłości terenu, wykonasz model zapory wodnej. Proces ten pozwoli na zdefiniowanie obszaru zalania przez hipotetyczny zbiornik wodny i w rezultacie na wykonanie analiz przestrzennych. W trakcie ćwiczenia Będziesz generował model zwierciadła wody w celu oceny głębokości zbiornika. Będziesz dokonywał analizy obszarów zalania pod kątem głębokości zalania budynków i długości przerwania szlaków komunikacyjnych. Finalnie dokonasz analizę objętości zalanej klasy roślinności. Wykorzystując pasek narzędziowy LP360. I funkcję generowania produktów pochodnych. Wykonaj numeryczny model terenu z wykorzystaniem linii nieciągłości terenu. Aby rozpocząć eksport powierzchni, wybierz w export type Surface. W Source Point skorzystaj wyłącznie z punktów leżących. Na gruncie wybierz OK. Następnie jako cell size ustaw wartość 1 i w breakline enforcement wybierz use breakline enforcement Zapora, która zawiera wartości wysokości w pliku shape. Przyciśnij OK i finalnie Wyeksportuj chmurę punktów do formatu binary raster. W następnym kroku pozostaw parametry bez zmian. Jedynie w trzecim kroku ustaw właściwą ścieżkę oraz nazwę. Plik zapisz w folderze roboczym. Ćwiczenia robocze, a tam nazwa. NMT zapora. Przyciśnij zapisz. I w celu wykonania eksportu przyciśnij finish. Po wykonanym eksporcie przyciśnij OK i dokonaj identyfikacji obszarów znajdujących się pod wodą. Skorzystaj z funkcji Raster Calculator, dostępnej w Arc Toolboxie w narzędziach Spatial Analyst Tools, Map Algebra. Przyciśnij dwukrotnie w Raster Calculator i bazując na funkcji Set 0 sklasyfikuj obszary numerycznego modelu terenu znajdujące się poniżej wartości 510 jako wartość 1. Pozostałym wartościom znajdujących się powyżej wartości 510 nadaj wartość 0. Raster wynikowy zapisz w folderze roboczym nazywając go NMT Maska 510L. TIF. Przyciśnij Save i dokonaj Reklasyfikacji rastra. Po wykonaniu reklasyfikacji rastra otrzymałeś obszar, który znajduje się poniżej rzędnej 510. Aby wyodrębnić obszar zalania wodą, przetwórz raster do wektora wykorzystując funkcję. Raster to Polygon. Wejdź do Arc Toolbox. Przejdź do narzędzi Conversion Tools. From Raster. Raster to Polygon. Jako raster wejściowy wpisz NMT Maska 510LF. Field value pozostaw bez zmian. Odznacz simplify polygons. Natomiast jako poligon wynikowy zapisz go w folderze roboczym o nazwie obszar zalania.shape. Przyciśnij save. W celu wykonania funkcji przyciśnij ok. Po otrzymaniu warstwy wektorowej zamknij funkcję, a następnie poddaj edycji obszar zalania. W tym celu kliknij prawym przyciskiem na obszar zalania, następnie przejdź do funkcji Edit Future, Start Editing i przyciśnij przycisk Continue. Zaznacz obszar hipotetycznego zbiornika wodnego. A następnie przejdź do tabeli atrybutów obszaru zalania, Open Attribute Table, i dokonaj odwrócenia selekcji dla warstwy obszar zalania. Wybrane pliki usuń z tabeli atrybutów poprzez przyciśnięcie Delete Selected. W obszarze mapy pozostał wyłącznie poligon, który obrazuje hipotetyczny obszar zalania. Doliny rzecznej powyżej zdefiniowanej zapory wodnej. Dla obszaru zalania, wykorzystując funkcję nadawania wartości wysokości dostępną w pasku narzędziowym Point Cloud Task, nadaj poligonowi stałą wartość wysokości równą 510 m nad poziomem morza. W tym celu zaimportuj wcześniej przygotowane zadanie o nazwie ISOK wysokość zbiornik XML dostępnym w folderze ćwiczeniowym 10.09 Zapora wybierz plik a następnie przyciśnij przycisk Otwórz dodaj zadanie do aplikacji a następnie z zakładki menu rozwijalnego Point Cloud Task wybierz zadanie ISOC Wysokość zbiornik. Po wyborze zadania wykonaj go z użyciem paska narzędziowego LP360 Pointcloud Task. Uruchom zadanie dla całego projektu. Do okna aplikacji ArcMax został wczytany nowy plik. Obszar zalania 3D Shape. Odznacz wcześniejsze pliki wektorowe i kliknij dwukrotnie na plik Obszar zalania 3D. Sprawdź jego właściwości, właściwości związane z wartościami. A następnie prawym przyciskiem przyciśnij w Edit Future, Start Editing i rozpocznij edycję tego pliku. Po dwukrotnym kliknięciu w niego, przechodząc do narzędzia Sketch Properties, zostanie otwarte okno, w którym zobaczysz wartości Z nadane poszczególnym węzłom. Wartości te wynoszą 510 metrów. Mając wartości wysokości oraz wartości wysokości dla klasy Grant w obszarze zalania, możesz dokonać analizy objętości zapory wodnej. Aby zadanie mogło być wykonane, południowo-zachodniej części zbiornika. Występuje błąd geometrii. Przybliż się do tego obszaru. Zobaczysz, że krawędzie oznaczające granice zbiornika nachodzą na siebie. Dokonaj edycji tego obszaru w taki sposób, aby poszczególne węzły nie nachodziły na siebie, ale były oddalone. W tym celu dwukrotnie kliknij. W plik Shape, a następnie oddal poszczególne węzły nachodzące na siebie. Po wykonaniu przetworzenia, przyciśnij na zewnątrz klawiszem myszy, i w zadanym obszarze zostanie dokonana analiza objętości. Ale wcześniej zapisz plik Shape poprzez Przyciśnięcie w funkcję Save Edit, a następnie zakończ edycję poprzez przyciśnięcie w Stop Editing. W celu wykonania analizy objętości wejdź do zakładki Point Cloud Task i wyszukaj zadanie ISOC Objętość Zbiornik. Skorzystaj z funkcji Import Task. Wybierz zadanie ISOK Wysokość Zbiornik. Otwórz go. Dodaj. A następnie wykonaj. Wykorzystując pasek narzędziowy LP360 Point Cloud Task. Wcześniej z menu rozwijalnego wybierz ISOK Objętość Zbiornik. Uruchom zdefiniowane zadanie. W tym celu przyciśnij przycisk Execute Task for a Project. Po wykonaniu procesu przyciśnij OK, a następnie przejdź do zakładki, w której pokazywane są warstwy według kolejności. Przyciśnij prawym przyciskiem na objętość zapora.shape i otwórz tabelę atrybutów. W której dostępne są różne informacje o analizowanym obszarze. W pierwszej kolumnie występuje informacja o objętości, w następnych mamy informacje o maksymalnych czy też minimalnych wartościach wysokości. Pozostałe kolumny informują nas na przykład o powierzchni zbiornika. Objętość, która została w tym miejscu zdefiniowana, wskazuje na to iż ten zbiornik przy założeniu, że średni przepływ równy jest 1 m sześcienny na sekundę, zostałby zapełniony w 119 dni. Po analizie objętości, zamknij tabelę atrybutów i do oprogramowania LP360 dodaj dane LIDAR o nazwie zapora W tym celu przejdź do paska narzędziowego LP360, skorzystaj z narzędzia Add LIDAR Data Layer i do oprogramowania dodaj wybrany plik. Przyciśnij funkcję Add File, wybierz zapora 2 Poprzez przyciśnięcie otwórz. Następnie przyciśnij OK. Do oprogramowania LP360 została dodana chmura punktów. Odznacz wcześniejszą chmurę punktów. Przybliż się do warstwy danych lidar warstwy drugiej i dokonaj przeklasyfikowania chmury punktów tak aby obszar znajdujący się pod zbiornikiem wodnym z klasy drugiej został przeklasyfikowany do klasy 20 w celu jeszcze lepszej wizualizacji danych lidar i zmiany klasy Zmień styl wizualizacji na wyświetlanie mury punktów według klasyfikacji. I dokonaj przeźroczystości warstwy obszar zalania 3D Shape. Przyciśnij Hollow. Możesz pogrubić obrys dla tej warstwy. I dla warstwy drugiej wybrać klasyfikację. W obszarze zapory, kiedy wybierzemy wyłącznie klasę Grand, znajdują się punkty, które są sklasyfikowane jako klasa Grand. Po wykonaniu automatycznego przeniesienia punktów do klasy 20, żaden punkt klasy Grand nie znajdzie się w obrysie hipotetycznego zbiornika. Aby dokonać przeklasyfikowania, wejdź do zakładki Pointload Task. Zaimportuj zadanie ISOK klasyfikacja zbiornik. ISOK klasyfikacja zbiornik. Przyciśnij otwórz. Dodaj zadanie do oprogramowania LP360 i wybierz z menu ISOC, klasyfikacja zbiornik. Wybrane zadanie wykonaj dla wybranego pliku Shape. Wybierz obszar zalania 3D Shape i wykonaj zadanie poprzez przyciśnięcie Run. Po wykonaniu zadania przyciśnij OK. W obszarze zapory nie występują już punkty pochodzące z klasy drugiej. Z klasy Grant. Po takim przetworzeniu możesz wykonać model zwierciadła wody poprzez skorzystanie z funkcji Export Lidar Data z paska narzędziowego LP360. Parametry eksportu pozostaw bez zmian. Jedynie przyciśnij w przycisk Breakline Enforcement, a tam zamiast Zapora wybierz obszar zalania 3D Shape. Następnie przyciśnij OK i przejdź do następnego kroku. W tym kroku pozostaw parametry domyślne, natomiast w oknie trzecim zapisz plik. Wynikowy jako mzw w folderze roboczym. Przyciśnij zapisz i uruchom eksport. Po zakończonym eksporcie przyciśnij OK i w celu wygenerowania Modelu wysokości wody wykonaj odejmowanie dwóch modeli rastrowych. Odejmij numeryczny model terenu zapora od modelu zwierciadła wody wykorzystując funkcję minus dostępną w ArcToolBoxie w grupie narzędzi Spatial Analysis Tools w funkcjach MAF wybierając minus. Jako pierwszą warstwę wybierz mz2 Natomiast druga warstwa wybierz NMT Zapora LF. Plik wynikowy nazwij MWW i zapisz w folderze roboczym. Poprzez przyciśnięcie przycisku Save zadanie uruchom, wykorzystując OK. Po wykonaniu zadania otrzymałeś model głębokości zbiornika. Dzięki temu w następnych krokach będziesz mógł określić głębokość zalania budynków, czy też długość przerwania konkretnych szlaków komunikacyjnych. W celu jeszcze lepszej wizualizacji tego modelu przyciśnij Close, a następnie przejdź do zakładki List by Drawing Order i przyciśnij dwukrotnie na model wysokości wody. Wybierz wartości od czerwonego do niebieskiego, tam gdzie wartości największe, kolor czerwony, wartości najmniejsze, kolor niebieski i przyciśnij OK. W celu dokonania analizy zalania budynków oraz zalania sieci transportowej, dodaj do oprogramowania dwie warstwy: budynki.shape, drogi.shape. W tym celu w folderze ćwiczeniowym 10.09 Zapora wybierz warstwę budynki oraz drogi. Dodaj do oprogramowania ArcMap oba pliki Shape i dla warstwy budynki. Dokonaj analizy statystycznej. W tym celu wybierz Zonal Statistics as Table z Arc Toolboxa z narzędzi Spatial Analysis Tools z grupy narzędzi Zonal Zonal Statistics as Table. Jako warstwę wejściową wybierz budynki. Pozostaw zone field domyślne, natomiast input value raster wybierz mww.tif. Jako tabelę wynikową zapisz ją o nazwie max zalania. przyciśnij Save i w Statistic Type wybierz Maximum. W celu wykonania zadania przyciśnij OK. Tabela atrybutów ze statystykami została dodana do aplikacji ArcMap. W celu połączenia tabeli atrybutów w Max zalania z tabelą atrybutów budynki, przyciśnij prawym przyciskiem na budynki. Następnie przejdź do Join and Relates, wybierz Join i jako pole, z którym ma być powiązane, wybierz pole ID2PBT1. To samo pole automatycznie zostanie wybrane z tabeli MAX zalania w celu połączenia obu plików. Jeżeli chcesz połączyć oba pliki, przyciśnij OK. Dokonaj utworzenia indeksu, a następnie, w celu podglądu wartości maksymalnych połączonych w tabeli atrybutów budynki, przyciśnij prawym przyciskiem myszy na warstwę budynki, otwórz tabelę atrybutów i przejdź na sam koniec tabeli, gdzie są zawarte informacje o maksymalnych wartościach wysokości. Poszczególnych budynków. W celu jeszcze lepszej wizualizacji budynków, zamknij tabelę atrybutów, odznacz model wysokości wody, model zwierciadła wody, a także wyświetloną chmurę punktów, która znajduje się w zakładce według kolejności warstw. Pozostaw tylko ortofotomapę i obszar zalania w danym miejscu. A następnie przejdź do warstwy budynki. Kliknij na warstwę budynki prawym przyciskiem myszy. Wejdź do właściwości tej warstwy. A następnie przejdź do zakładki symbology. Quantities, Graduated Colors i wybierz value jako max. Obróć symbol i zastosuj. Obszary o najgłębszym zalaniu oznaczone są kolorem czerwonym. Natomiast obszary zalane niewiele lub odznaczające się brakiem zalania. Oznaczone są kolorem ciemno -niebieskim. W celu analizy przerwania ciągłości szlaków komunikacyjnych, w pierwszym kroku dokonaj przycięcia szlaków komunikacyjnych do obszarów zalania. W tym celu skorzystaj z funkcji CLIP dostępnej w zakładce Geoprocessing. Wybierz funkcję CLIP. Jako Input Future wybierz. Drogi, Clip Future, obszar zalania 3D Shape, natomiast plik wynikowy nazwij drogi, dolny podkreśnik klip, zapisując go w folderze roboczym. Przyciśnij Save. Plik zostanie zapisany i przycięty po przyciśnięciu OK. Nowy przycięty plik znajduje się już w obszarze mapy. Kliknij dwukrotnie na legendę i wyświetl drogi w innej kolorystyce. Można również zwiększyć szerokość drogi do dwóch punktów. I przycisnąć OK. Drogi, które zostały zalane, zostały oznaczone kolorem czerwonym. Aby sprawdzić ich długość, w tym celu otwórz tabelę atrybutów dla pliku drogi Clip i dodaj nową kolumnę, aby zapisać w niej wartości liczbowe zmiennoprzecinkowe ustawiając do zapisu 8 cyfr natomiast dwóch liczb po przecinku nazywając kolumnę długość Dla kolumny tej możesz obliczyć poszczególne wartości długości poprzez calculate geometry wybierając funkcję length, pozostawiając wartości długości jako metry, przyciśnij OK i wykonaj obliczenie. W wyniku dokonania obliczenia każdy poligon Posiada wartości długości, każda polilinia posiada wartości długości, natomiast w celu sumowania wartości i sprawdzenia statystyk, kliknij prawym przyciskiem myszy na kolumnę długość i przejdź do funkcji Statystyk, w której masz informację o sumarycznej wartości długości. Wszystkich polilinii będących w obrębie obszaru zalania. Po wykonaniu analizy, zamknij tabelę atrybutów oraz statystyki, i finalnie dokonaj analizy objętości zalanej klasy roślinności. W tym celu skorzystaj z zadania dostępnego w folderze ćwiczeniowym i wybierz zadanie ISOK objętość rośl zbiornik. Przejdź do zakładki Point Cloud Task, dokonaj importu zadania. Zadanie znajduje się w folderze ćwiczeniowym 1009Zapora. Isok objętość roś zbiornik. Dodaj zadanie do oprogramowania LP360 i ISOC objętość wykonaj wykorzystując narzędzia automatycznego przetwarzania chmury punktów. Wejdź do paska narzędziowego LP360 Point Cloud Task i uruchom całe zadanie dla wybranego projektu. Przyciśnij tak. Zadanie liczenia objętości klas roślinności zostało uruchomione. Po wykonaniu zadania przyciśnij OK. A następnie przejdź do zakładki List by Order i przyciśnij prawym przyciskiem na objętość roślinność. Otwórz tabelę atrybutów, w której zawarte są informacje dotyczące objętości klasy roślinności na zalanym terenie. W ćwiczeniu dokonano analizy objętości hipotetycznego zbiornika wodnego. Wraz z analizą szybkości jego wypełnienia, korzystając z wykonanych obrysów zbiornika przy pomocy nadawania wartości wysokości plikom shape. Ponadto, w oparciu o model zwierciadła wody i numeryczny model terenu, określono model wysokości wody w celu nadania budynkom maksymalnej wartości zalania wodą ze zbiornika. W dalszych krokach określono długość przerwanych szlaków komunikacyjnych a także wykonano analizę objętości zalanej klasy roślinności. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na stronę internetową www.scholeniaLidar.gugik.gov.pl.